Cześć, dzień dobry, Radek Sierant, Smakuj Piwo. Przystępujemy do degustacji piwa, które otrzymałem od jednego z widzów. Porter z Pilsvara. Porter bałtycki z browaru Grybów, Pilsvar Grybów. Piwo niedostępne, znaczy inaczej, piwo, którego ja osobiście nie znalazłem w Krakowie, natomiast było ono w Myślenicach zakupione i tamto piwo po prostu stoi sobie w jakimś dużym sklepie. Tak to piwo wygląda. Etykieta jest wręcz ascetyczna, ale jest zrobiona ze smakiem, jak dla mnie. Całkiem przyjemna. Złoto, czarno, biało. Dość klasycznie jak na porter. No i tutaj mamy opis. Ktoś chce, to stopklatka i sobie przeczytać. A ja to zrobię teraz. To ciemne złoto jest arcydziełem polskiego browarnictwa. Całego, normalnie całego. Ważąc go, nawiązaliśmy do prastarych receptur z XIX wieku. Prastare receptury z XIX wieku. Przepiękny tekst marketingowy autorstwa założyciela browaru Franciszka Paschka. Porter dojrzewał co najmniej 4 miesiące w tankach zapewne, więc całkiem sporo. Oddajemy nasz skarb w Wasze ręce, aby delektować się jego bogatym bukietem. Oddajemy nasz skarb w Wasze ręce, aby delektować się. Czyli kto się ma delektować? Ten, komu oddajecie, czy Wy? Wiem, czepialski jestem. I czarne napisy na złotym, błyszczącym średnio widać. Woda z własnych studni głębinowych. Słody monachijski, pilznieński, karmelowy, palony. Chmiel marynka lubelski. Bardzo ładnie, cały skład, oprócz drożdży, chwalę jak najbardziej. Bez konserwantów, piwo ciemne, pasteryzowane, Pilsvar Grybów. Fajnie, otwieramy. Podobno to jest naprawdę dobre piwo. Zobaczymy. 9,5 alko. O ekstrakcie mowy nie ma. Zakładam, że 22. Tak mi się zawsze kojarzy. Taki też chyba ekstrakt ma Okocim. Niskie nagazowanie. Mocno niskie. W sensie... O, ładnie wyostrzone. Tak. Gdzie miniaturka? Dobra, wąchamy. O, fajnie. Śliweczka i czekolada. I to taka gorzka czekolada. O, właśnie dostałem powiadomienie, że Tomek zaczął live'a. Muszę się pospieszyć. Pierwszy łyk. Piwo jest trochę za zimne, ale jest bardzo, bardzo smaczne. O kurczę, jestem naprawdę zaskoczony. Bardzo przyjemna paloność. Nie zwęglona, tylko taka ogniskowa paloność. Bardzo fajnie. Mi to się kojarzy z takim trzaskającym już czarnym drewnem, które gdzieś tam z ogniska bucha. Bardzo, bardzo fajny posmaczek. Karmelowości też jest sporo, ciała też jest sporo. Nie żałowali tego ciemnego słodu, bardzo dobrze, ale nie jest to przegięte, to nie jest jeszcze ris. Bardzo wyraźnie nuty karmelowe, nuty owocowe, wiśniowe. No i ta paloność, jest jej tutaj sporo. Karmelowość, podbudowa, taka tęgość tego piwa zdecydowanie jest. I rzeczywiście jest to bardzo dobry przykład porteru bałtyckiego. Delikatnie po którymś tam łyku wychodzi alkoholowość. Dość przyjemna, natomiast pozostawia taki posmaczek może troszkę zbyt nachalny, ale fajnie też podbudowuje tą paloność. W ogóle tej paloności jest dość dużo jak na porter bałtycki. To jest wyrazisty porter bałtycki. Jestem zaskoczony, o ile ten marketingowy przekaz z kontry jest momentami śmieszny, o tyle piwo jest zdecydowanie poważnym graczem. I jestem ukontentowany, zdecydowanie. Dobrze, że to nagazowanie jest w miarę niskie, właściwie to jest niskie, ponieważ to piwo ma czas na to, żeby pozostawić po sobie taki oleisty, nieco palony, nieco alkoholowy posmaczek w całych ustach. Ono się tak dość przyjemnie przelewa. Balans tych słodów i ilość tych słodów karmelowych widocznie jest tutaj dość znacząca. I to piwo zdecydowanie jest takie w smaku... niczego mu nie brakuje. To jest kompleksowy porter bałtycki. Jest paloność, jest karmelowość, są owoce. delikatne musięcie alkoholowe już mi teraz tak nie przeszkadza. Nie czuję już tego posmaczku nieprzyjemnego, takiego drapiącego alkoholowego. Może to było to pierwsze spotkanie ślinianek właśnie z alkoholem, z takim stężeniem. Jest naprawdę przyjemnie, naprawdę przyjemnie. Bardzo dziękuję jeszcze raz za to piwo. I to tyle ode mnie. Wasze zdrowie takim pięknym porterem bałtyckim na koniec, albo na początek wiosny, albo na koniec zimy. Do zobaczenia, cześć!